Staszek, co się zwał Świergotek, postanowił raz w sobotę, że ulotni się on z domu i nie powie nic nikomu. Miał on dość życia w mieście, czuł się bowiem jak w areszcie. Miał dość życia w złotej klatce, więc nie powie ojcu, matce, tylko szybko stąd nawieje. Wzbił się w górę, już się śmieje. Olał szkołę, olał dom, postanowił uciec stąd. Runął kilka dobrych godzin, czuł jakby się znów narodził. Wolność niosła go wciąż dalej i nie martwił się tym wcale. Słonko w chmurach się chowało, jemu dobrze się leciało. Ale gdy już ciemniej było, coś go nagle przestraszyło. Wpadła myśl mu taka w locie. Wyląduję tu na płocie, chwilkę sobie tak posiedzę, potem okolice zwiedzę. Tuż przy płocie dom stał stary, straszny, że aż przeszwyciali mu po plecach i po krzyżu, ale nie ma nic w pobliżu, by mógł chwilkę przymknąć oko, bo nie wzlecił już wysoko. Dojrzał okno gdzieś na strychu i podleciał tam po cichu. Noc już ciemna zapadała, weszła tam ta szyna mała. Koło stały różne graty, ale nie ma mamy, taty. Więc tak poczuł się dorosły, że aż piórka mu podrosły. Usiadł sobie na kanapie i usłyszał, jak ktoś sapie. Trochę mały się przestraszył, gdy cień wyszedł nagle z szafy. Była to laleczka Klara, która sobie tam mieszkała. Była piękna, uśmiechnięta, Świergotni już nie pamiętał. Siedział z Klarą i rozmawiał, w myślach się z nią zabawiał. Wtem mu ona powiedziała, że imprezka dziś jest mała. Tu na strychu dziś wieczorem będę jej adoratorem. Ptaszek bardzo się ucieszył, w myślach znów z nią sobie zgrzeszył. Wtem na strychu w szybkiej chwili inni goście się zjawili. Lalki, kukły, pajacyki, piłki, samochodziki. Wszyscy z Ptaszkiem się witali, czule piórka mu głaskali. I laleczka, i pajacyk ostro wzięli się do pracy. Rwali z niego piękne pióra, aż mu się zjeżyła skóra. Piszczał biedak. Ach, pomocy! A to był początek nocy. Leżał nagi na podłodze, myślał. Może jest kto w drodze, może tatuś z mamą szuka, może już do drzwi ktoś puka. A laleczki wciąż wrzeszczał. Wstawaj, przyjacielu mały! Tańcowały wokół niego. Zatańcz z nami, nasz kolego! Nawet Klara, piękna Klara, piórka z niego też zdzierała. Wszystkie piórki grać przestały, a laleczki zaśpiewały. Przybądź, miśku, wygłodniały, wpadł tu do nas ptaszek mały. Piękny ptaszek, kolorowy, oskubany do połowy. Piękny ptaszek, kolorowy, oskubany do połowy. Nagle wielkim, ciężkim krokiem przylazł misiek z jednym okiem. Wielki, brudny, wygłodniały, nitki z głowy mu sterczały. I przemówił straszny miś. Kto tu przyszedł do mnie dziś? Hej, Tatino, moja mała, spadniesz mi do brzucha cała. Hej, Tatino, moja mała, spadniesz mi do brzucha cała. Po czym ścisnął go w swych łapach. Już szarp!
chrapnęło, zaskwierczało, a mi się odbyło mało. Więc czekali tam na strychu, aż znów leci ktoś po cichu. Jakiś ptaszek młodociany, co zostanie oskubany. Z biurek swoich tak zamożnych kupi ptaszek nieostrożny, który wleci tu przypadkiem, stanie misia się wiatkiem. Ha,